Już kolejny rok z rzędu Puławy rozbrzmiewają muzyką jazzową. Zarówno młodzi, jak i nieco bardziej doświadczeni muzycy z całej Polski przyjechali do naszego miasta, aby wspólnie się uczyć, rozwijać i wymieniać doświadczenia. Tegoroczne zajęcia odbywają się w budynku Domu Chemika oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Młodzi adepci muzyki biorą udział w zajęciach prowadzonych m.in. przez Roberta Majewskiego na trąbce, Macieja Sikałę na saksofonie, Jacka Namysłowskiego na puzonie czy Joachima Mencela na fortepianie. Podsumowaniem i miejscem do wypróbowania nowo nabytych umiejętności są codzienne jam session, które odbywają się w pubie Race. Poniedziałkowy wieczór natomiast warsztaty zaakcentował występ kwintetu Piotra Barona, podczas którego mogliśmy usłyszeć jazzowe interpretacje utworów Zbigniewa Wodeckiego.